Witajcie drodzy widzowie, Areko 265, kłaniam się nisko i zapraszam Was na spotkanie w ramach Ligi Mistrzów UEFA Champions League. Spotkanie w ramach właśnie tych rozgrywek. Dzisiaj mecz FC Barcelona kontra Bayern Monachium. Pytałem koło Fortuny, kim piłkarskie koło Fortuny, pytałem kim mam zagrać. Padło dwa razy FC Barcelona, czyli raczej Barceloną gramy. Wybaczcie kibice Bayernu. Choćbym chciał. Los chciał inaczej. No, wkurza mnie to, że nie mogę tak operować, muszę tak zejść. Myszko moje. Powiedzmy kam. Czekaj, gdzie tu oni mają? To jest Donbas, nie Elliper. Nie, tu El Sadar. Gdzieś tu było, przecież musi być ten Trafon, nie PSV, nie Park de Press. Był El Liberator. Nie ma? Liberator, a ty ciot. Dobra, wybierzmy stadion przypominający Camp Nou. Albo niech będzie na tym Elfint, no kur... Będę mać. 21. Wiecie co? Weźmy... Nie ten, tylko przypominający, to jest... Jeżeli mamy przypominający... No powiedzmy, że to jest takie ale podobne. Dobra, może być. No, wiem dlaczego mi tak długo. Czekaj, długość połowy też mi się nie podoba. Mam być 4 minuty. Dobra, jest. No, dlatego mi tak długo. Dobra, lecimy. Barcelona. I uwaga, kaszanka. Posłuchajcie sobie kaszanki, a ja sobie w tym czasie coś ogarniam. Przepraszam bardzo. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. A o właściwą atmosferę zadbają dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już za chwilę ponownie ruszy faza grupowa UEFA Champions League. Kibicowi piłkarskiemu nic więcej do szczęścia nie trzeba. Już za moment sędzia odpisze początek sezonu. Drużyna Barcelony zmierzy się z Bayernem Monachium. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji.
jakim składem zagra dzisiaj Barcelona. Bramce Marc André Ter Stegen. W formacji defensywnej Hector Bellerin wystąpi na boku wraz z Marcosem Alonso. Pedri oraz Ousmane Dembele zagrają jako boczni pomocnicy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Barcelona to jeden z zaledwie trzech klubów w Hiszpanii, który od założenia Primera División w 1929 roku nigdy nie spadły z najwyższej klasy rozgrywkowej. Te dwa pozostałe to Real Madrid i Athletic Bilbao. Zresztą tamte pierwsze rozgrywki wygrała właśnie Barca. Klub z Katalonii jest więc obecny na hiszpańskim toku od samego początku. A przed nami 11 Bayernu Monachium. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić... Zaczynamy imprezę. Tu i teraz. Właśnie rozpoczęli batalię w tegorocznych rozgrywkach UEFA Champions League. Z piłką Robert Lewandowski. Kibice chcą strzału. Oj, shit, no było w bramkę. I w efekcie wznowienie od bramki. Skok przeciwnej drużyny. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Halo, panie sędzio. Tu coś się... Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. De Jong ma teraz piłkę. Z trudu teraz łapie piłkę. Kimmich. Piłka do Davisa. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę, jest Robert Lewandowski. Skuteczność to główny wyznacznik tego, jak dobry jest dany napastnik. A ten gracz urodził się, by zdobywać bramki. Chłodna głowa, spryt i przede wszystkim zabójcze wykończenie to jego główne atuty w polu karnym. Poradził sobie, minął z wodem. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Tak. Bayern nie utrzymał się przy piłce. Halo, panie sędzio, faul był, faul był. Tego kupa Mekano. Serge Gnabry. Zdecydowane wejście bez faulu. Piłka poza boiskiem. Out. Z piłką Pedri. Halo, no nie na widzę. Aha. Okazja, jak marzenie. Nie! Przecież on mi tu faulował. To jest nie fair. Nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. Sadio Mane. Barcelona przejmuje piłkę. Halo? Przesuwa się teraz z piłką w pobliżu pola karnego. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Broni to Ter Stegen, choć trudno uwierzyć, że tam sięgnął. Dawaj, był gwizdek, nie cierpię, jak oni tak grają. Krótko. Powoli. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję.
było tyle. Świetna interwencja pod presją. A teraz będzie dobra okazja. Halo. Obrońca wyjaśnia sytuację. 100% okazja. Szlak. Nie interweniuje bramkarz. Trochę to wygląda tak, jakby oba zespoły zapomniały, o co w tym sporcie chodzi. Po statystykach widać, że nawet to ostatnie pudło powinni... Ale chwileczkę, chyba będzie bramka. Nienawidzę, jak on to broni, ja pier... Dlaczego urwałeś, kiedy on kiedyś się nauczył tak bronić? Przykrożny wykonuje Usman Dembele. Nie ma zmiłuj. Takich kiksów w wykończeniu popełniać nie można. Zmarnowana okazja z bliska. Kingsley Coman. Akcja przerwana. Będzie przód z autu. W ataku teraz Bawarczycy. Może być niebezpiecznie. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Mamy strzał! Stegen łatwo broni ten strzał. Interwencja najwyższej, a jednak górą Ter Stegen, choć piłka zdawała się być poza jego zasięgiem. Bawarczycy zaczną z rogu boiska. Jest okazja do objęcia prowadzenia. Decyduje się na krótkie podanie. Będzie strzał, uwaga! Zespół będzie mu wdzięczny. Raz jeszcze spod chorągiewki. Korner. Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. O, i to był książkowy odbiór piłki. Świetny teraz dribbling. Wciąż idzie na bramkę. Strzela teraz. Dobra interwencja bramkarza. Sędzia... Rany. Remis w pierwszej połowie. Dobra, wznawiamy i zaraz... I oto ruszyła druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Nie wiem, jak to zrobić, żeby nie pokazać szacunek, nie? Pewnie w obronie. Udało mu się ograć obronę. Kibice zachęcają Dembele do strzału. Gol! Strzela pierwszą bramkę w tym meczu. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się skupić po nocy. Ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Gramy. Piłkarze Bayernu wznawiają grę i zapewne już myślą, jak wyrównać stan meczu. Dobra interwencja, rywal bez Czekajcie. Rady. Czekajcie wy. Lewandowski ma teraz piłkę. I dobrze teraz bramkarz, pewnie. Czas na zmianę. Czekajcie, sobie zaraz zobaczymy tylko ustawienia. Ja potrzebuję sterowanie. Cieszynki. Cieszynki. O właśnie. Jak jest okazanie? A no cieszynkę, czyli musiałbym przytrzymać RBL. No dobra, czyli będę wiedział, dobra. Wznawiamy. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Centra w pole karne. O, naprawdę, dobra obrona. Był jeden korner, a zaraz wykonają kolejny.
mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. To powinien być gol! Znowu gol dla Barcelony! Duma Katalonii odjeżdża przeciwnikom na dwie bramki. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Na razie 2-0. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Ale strzał zablokowany. Co za błąd teraz, stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? No nie musiał się teraz specjalnie wysilać bramkarz. Rywal uderzył prosto w niego. Tak, ten strzał nie mógł sprawić problemów golkiperowi tej klasy. Halo, faul. No panie sędzio, to powinien być odkwistanie. Jozła Kimiś. Sędzia pokazuje, że był offside. No może i był, ale taki o włos. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. Lewy. No trudno, nie wspisał się. Czekaj, nie może być na... O, teraz może być na napadzie. De Jong, Kessie. Ale jak to limit zmian? Powinno być 5 zmian, elo. Ostatnio mogłem 5 zmian wykorzystać, co jest? Zbyt łatwo pozbywa się piłki. Wrócili do starego systemu, kurde. Piłkę ma teraz Kimiś. Świetnie, skuteczna interwencja. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Nie wiem, od czego to zależy. Mogę wykorzystać piłkę. Znakomicie wybronione. Brawo! Déjà vu, bo zaraz sobie nie zrobił. Krótkie wybicie, podanie do kolegi. I ta znowu wyszła za linię końcową, rzut rożny. Zagrywa teraz krótko. Nie faulować. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Aż trudno uwierzyć, jak rzadko jest dziś Barcelona przy piłce. Rezultat wybijający na tablicy wyników mówi nam jednak, że... Ferran Torres! Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. No tak, z takiego kąta trudno o dobry strzał. Pytanie, czy naprawdę trzeba było strzelać w tej zupełnie nieoczywistej sytuacji? No właśnie, w piłce nożnej najważniejsze jest podejmowanie decyzji, a ta była po prostu zła. Szkoda. Co za mecz w wykonaniu Barcelony. To już ostatnie minuty, ale ma się wrażenie, że mogliby tak grać jeszcze długo. Niby nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca, ale ta dwubramkowa przed... Uwaga! Musi to wykorzystać! Tak jest. Bramkarz pokazał klasę. Takie uderzenie na pewno nie jest w stanie go zaskoczyć. Rzut rożny wykonuje Ousmane Dembélé. Dobrze blokuje to uderzenie. Jeszcze raz piłka wróci do narożnika. Złe wybicie, może się to zaraz zemścić. Teraz piłką Alonso. Strata piłki przez Barcelonę.
Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Co teraz? Kolejna bramka! Z dużą łatwością powiększają teraz przewagę do 3 goli. Wydaje się, że emocje na dzisiaj nam się skończyły. Zobaczmy ponownie. Jeśli ktoś pozwala sobie zabrać piłkę niedaleko własnej bramki, to prosi się o kłopoty. I tak właśnie było w tym przypadku. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Zaraz przechwyt. Mateusz De Ligt. De Ligt. Zagranie na dobieg do Millera. Odbiór jak z podręcznika, brawo. Uwaga, teraz może być niebezpiecznie. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Pierwszorzędny strzał głową, to powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach raczej nie ma co zbierać, ale tutaj mamy skuteczną interwencję. Teraz, czy dobrze to wykończy? Aj! Dziękuję za uwagę. To wszystko na dziś. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale z dzwoneczkiem, łapek w górę, komentarze. Do usłyszenia w następnych materiałach. Już jutro. Jutro usłyszymy się. Dobra robota i oby tak dalej. Dziękuję do usłyszenia. Trzymajcie się. Jutro słyszymy się w Lidze Konferencji Europy. Ten Lechem Poznań kontra Lech Poznań jutro. Do usłyszenia, trzymajcie się, pa.